Cztery osoby zatrzymali suwalscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego w związku ze śledztwem w sprawie oszustwa podatkowego przy wprowadzaniu do fikcyjnego obrotu handlowego towarów pochodzenia roślinnego, w tym przede wszystkim śruty sojowej, rzepakowej i słonecznikowej. Przedsiębiorcy zatrzymani zostali na polecenie prokuratury okręgowej w Suwałkach. Mężczyźni ci usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, pranie brudnych pieniędzy oraz wyłudzenie VAT-u w kwocie powyżej 1 000 000 zł, licząc całościowo, jeżeli chodzi o straty Skarbu Państwa, można tutaj mówić o kwocie około 7 000 000 zł. Mężczyźni ci zostali doprowadzeni do sądu na wniosek tutejszej prokuratury. Sąd zastosował wobec tych mężczyzn areszt alternatywny na 3 miesiące. Ponadto mogę dodać, że w stosunku do tych podejrzanych zostało zabezpieczone ich mienie w postaci samochodów, w postaci mieszkania, jak również w postaci zajęcia udziału w spółkach na kwotę około 6 000 000 zł. Śledczy na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzewają, iż biznesmeni dopuścili się poprzez składanie zaniżonych deklaracji wyłudzenia nienależnego podatku VAT w wysokości 7,5 miliona złotych oraz poprzez składanie fikcyjnych faktur zalegalizowania 16 milionów złotych. Oni mieli działalność porejestrowaną w różnych miejscowościach, bo pochodzą z różnych miejscowości. Niewątpliwie ta sprawa ma również swoją odnogę tutaj na terenie Suwałk. Cóż jeszcze mogę dodać? Mogę dodać tyle, że za tego typu czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w karuzelach podatkowych, czyli oszustwach polegających na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie.